Nie wiem, jakie decyzje podejmie pan minister, natomiast jak, jeżeli panowie słyszeliście, państwo słyszeliście, to odjeżdżając powiedział, że jesteśmy umówieni na grube miliony, więc będę trzymał pana ministra za słowo. To jest instytut, który rzeczywiście jest niezwykle ważny z naukowego punktu widzenia w sprawach niezwykle ważnych, praktycznych dla nas wszystkich, bo to jest instytut, który na poziomie badań naukowych zajmuje się chorobami rzadkimi i chorobami cywilizacyjnymi, w tym nowotworami, które dzisiaj galopują, można powiedzieć, bo to tsunami onkologiczne jest przed nami, więc ta podbudowa naukowa samej diagnostyki i ewentualnie, a przede wszystkim może nie ewentualnie, metod leczenia i to takich skutecznych. Tak samo zresztą jak chorób serca, tu słyszeliśmy o znakomitych metodach. Dla nas jest niezwykle ważna, stąd konieczność zwiększenia finansowania działalności bieżącej Instytutu, ale także inwestycje w infrastrukturę, która jest niezwykle potrzebna do tego, żeby Instytut się rozwijał. Jakie to są te najważniejsze ostatnie inwestycje dla Instytutu Genetyki Człowieka? To jest zakup nowej pracowni mikroskopowej, obrazowania mikroskopowego, wyposażony w mikroskop konfokalny, mikroskop sił atomowych. To jest bardzo unikalne połączenie tych dwóch technik na jednej platformie. To jest również wybudowanie innowacyjnego centrum medycznego, które służy społeczeństwu najszerzej pojętemu, to znaczy przełożeniu wyników badań naukowych, które prowadzimy w naszym instytucie, na praktykę dnia codziennego, czyli otwarcie instytutu szeroko dla społeczeństwa. Na pewno potrzebujemy dofinansowania po to, żeby instytut mógł przetrwać, dlatego że w tej chwili koszta utrzymania instytutu poszły gwałtownie w górę, ale to, co jest dla nas w tej chwili największym wyzwaniem, to jest chęć rozbudowy instytutu, czyli dobudowania nowego skrzydła plus nadbudowanie starego instytutu, które w sumie by dodało tutaj instytutowi skrzydeł, dlatego że będzie mogło pomieścić nowych pracowników naukowych i nowy sprzęt.